Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego trafiła do miasta we wtorkowy poranek. To jest bardzo dobry dzień i bardzo dobra informacja. Wreszcie po wielu miesiącach oczekiwań mamy pozytywną decyzję. Wiemy, że już mamy pieniądze, 76 milionów złotych na przebudowę ulicy Wolanowskiej i ten projekt będziemy chcieli jak najszybciej wdrożyć w życie. Zarówno jeśli chodzi o przebudowę odcinka krajowego, ale też odcinek miejski. Przy okazji, tak jak obiecywałem wielokrotnie, uda się przebudować to niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Dębowej i Maratońskiej. Pieniądze mają trafić na konto miasta w najbliższych tygodniach. Od momentu ich otrzymania miasto będzie miało 9 miesięcy na ogłoszenie przetargu. Prezydent zapewnia jednak, że termin ten będzie krótszy, ponieważ miasto ma już wszelkie dokumentacje projektowe i pozwolenia. We wtorkowe popołudnie konferencję prasową w tej sprawie zwołali radni oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Ta decyzja pokazuje, że można działać ponad podziałami, że można, nie patrząc na to, kto tak trzyma ster w państwie, można działać na rzecz Radomia, bo po prostu Radom zasługuje na to, żeby kochać to miasto i żeby działać wspólnie na jego rzecz. Jedyne większe inwestycje, które w Radomiu w ostatnich latach są możliwe, ulica Wolanowska, czy jest to wiadukt, czy są to inne inwestycje, były możliwe tylko, czy w głównej mierze dzięki środkom z budżetu państwa. Jak źle musi być zarządzany budżet Radomia, jeżeli całe duże miasto, jedno z największych miast w Polsce, mówmy to otwarcie, bo Radom jest jednym z największych miast w Polsce, wisi, mówiąc kolokwialnie, na pieniądzach z budżetu państwa. Łukasz Podecki, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, skrytykował władze miasta za brak podziękowań dla parlamentarzystów, którzy, jak stwierdził, mocno zabiegali o przekazanie tych środków. Zabiegi obecnego prezydenta polegały na tym, że został wysłany mail do KPRM-u, później był protest, później była konferencja, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Prezydent i wiceprezydent potrafili wydrukować obrazki i obrażać parlamentarzystów. Dziś, panowie, my liczymy, że stać was chociaż na tyle, macie w sobie tyle honoru, że będziecie mogli na ręce obecnych i wszystkich parlamentarzystów podziękować. Radny Dariusz Wójcik podkreślił, że uzyskanie tych środków nie byłoby możliwe, gdyby Andrzej Kosztowniak nie został tydzień temu ministrem finansów. Jeśli okaże się, że pan minister finansów Andrzej Kosztowniak również uczestniczył w tej decyzji, to w tej chwili oczywiście należą mu się podziękowania i szacunek. Natomiast siłą rzeczy najważniejsze są podziękowania dla wszystkich mieszkańców Radomia, dla naszej wspólnoty, która od wielu miesięcy tak mocno wspierała moje działania z pełną determinacją, żebyśmy odzyskali te pieniądze. Według wstępnych założeń remont ulicy Wolanowskiej potrwa około 2 lata.